Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. W naszym skupieniu, w naszych rekolekcjach tutaj w Grzybowie, dzisiaj Pan Jezus daje nam Ewangelię, która mówi o największym przykazaniu, a może o prześladowaniu Pana Jezusa, bo ciągle wystawiają Go na próbę, a może mówi o tym, jaka jest wizja Jezusa na całe objawienie. To jest ciekawe, że Pan Jezus nieustannie jest wystawiany na próbę, czyli cały czas ma wśród osób, które go słuchają, kogoś, kto, byśmy powiedzieli, słucha i notuje, słucha i sprawdza. I podobnie jest z tym pytaniem, które zadali Jezusowi. Dlaczego to jest pytanie wystawiające na próbę? Które przykazanie w prawie, co w prawie jest najważniejsze? To jest na próbę, dlatego że zmusza Jezusa do dokonania wyboru. Żeby się określił, że powie, najważniejszy jest szabat, prawo szabatu. A to w takim razie jest przeciwko prawu obrzezania. I będzie można go oskarżyć, bo mówi, że tamto się liczy. I w taki sposób próbują podejść Pana Jezusa, żeby wybrał jedno, a wtedy będzie można go o coś oskarżyć. Tymczasem Pan Jezus, patrząc na prawo i który jest dawcą prawa, pokazuje, że robi syntezę całości. Tego się nie spodziewali faryzeusze. Że Jezus spojrzy na istotę prawa, że spojrzy, po co to wszystko jest. I w tym, po co jest, mówi z miłości dla miłości. Po to jest wszystko. Całe prawo, wszystkie przepisy. My raczej nie jesteśmy zdolni do takiego patrzenia, żebyśmy, po co jest konstytucja, albo po co jest takie prawo w kościele, czy po co jest takie prawo w kraju, to raczej byśmy, czy jakie jest najważniejsze, to byśmy mówili, że to albo to. A chodzi o pokazanie ducha prawa i tym duchem prawa wszelkich rzeczy, które Pan Bóg nam nakłada, jest miłość. Miłość najpierw Boga, a potem miłość człowieka, które się ze sobą łączą. Bo nie ma miłości człowieka bez miłości Boga i odwrotnie, tej prawdziwej miłości między ludźmi też nie ma bez Boga. Dalej idąc w tym, co Pan Jezus pokazuje, to najważniejsze jest być całym dla Boga. Czyli kochaj Boga i całym sobą. Odpowiedz miłością na Jego miłość. Całym sobą, czyli wszystkim, co mam. Moimi pragnieniami, moimi nadziejami, marzeniami, moją duszą, sercem. Wszystko, kim jestem. I w naszej pobożności, w naszym szukaniu Pana Boga w życiu, to, co jest, niezależnie od tego, jaką mamy formację duchową, to najważniejsze jest doświadczenie, jestem cały Boga w odpowiedzi na Jego miłość. Wszystko we mnie ma należeć do Niego. Wszystko we mnie należy do Niego. A zatem, ilekroć w modlitwie się zatrzymujemy na naszym sercu, na tym, kto jest w moim środku, kto mieszka w moim wnętrzu. Jeżeli to nie jest Bóg, jeżeli wypełnieniem moich myśli nie jest Bóg, tylko coś innego, to jest do nawrócenia. Jeśli wypełnieniem moich pragnień nie jest Bóg, tylko coś innego, to jest do nawrócenia.
Jeśli w relacji, które tworzymy, w małżeństwach, wypełnieniem tej relacji nie jest Bóg, to jest do nawrócenia. To jest droga nawrócenia człowieka nawróconego. Wczoraj patrzyliśmy na życie duchowe, na naszej medytacji i dzieleniu się, czym ono jest i jaka jest nasza droga z Bogiem w tym pierwszym spotkaniu też, że staliśmy się ludźmi duchowymi i w wołaniu miłości do Boga to życie duchowe jest czymś, co bez czego nie da się żyć. To jest nasz kierunek. Będziesz miłował Pana Boga całym sobą, cały masz być Chrystusa. Gdzie mamy obszar życia, którego nie oddaliśmy Chrystusowi, to jest wołanie Boga, żeby to zrobić. Niezależnie od wieku. Bo jako nastolatkowie, przynajmniej ci, którzy przyszli na mszę świętą, ale ci, którzy tutaj dobrze, że jesteście, to jako nastolatkowie macie inne sytuacje oddawania Panu Bogu swojego życia. Rodzice mają inne sytuacje, dziadkowie mają inne sytuacje. Nie da się tak, żebyśmy dla siebie nawzajem nie byli krzyżem. Tak to już jest, że do krzyża mamy się przytulać. Do krzyża mamy być przytuleni. I czasami się pytamy, jak to zrobić? No tak, że przytulisz mamę i tatę. To jest przytulenie do krzyża. Także rodzice się przytulają do siebie. To jest przytulenie do krzyża. Że przytulają swoje dzieci. To jest przytulenie do krzyża. Bo to jest, jesteśmy dla siebie nawzajem tym codziennym krzyżem. Są też zmagania i trudy, które są okazjonalne od czasu do czasu. Natomiast nasz krzyż codzienny to jest nasz dom. Moja wspólnota, mój zakon. W Twoim przypadku to jest Twój dom. Bycie w zespole Prawy Brzeg też z pewnością będzie jakimś krzyżem, bo to jest jakaś bliska wspólnota, w której jesteśmy. Natomiast raczej nie będzie tym krzyżem pierwszym. Tym pierwszym to jest mama, tata, żona, dzieci. I to jest nasze zmaganie na co dzień. Nie, że to jest coś złego, bo krzyż nie jest złem. On miał być złem, bo to jest narzędzie zbrodni. Natomiast w nim jest nasze zbawienie i w tym jest miłość, pełnia miłości Boga ku nam. Miłuj Boga całym sobą, a drugie połączone jest z nim, czyli miłuj bliźniego jak siebie samego. To się łączy Chrystus i człowiek. W krzyżu to widzimy bardzo wyraźnie, że im bardziej kochasz Chrystusa, tym bardziej kochasz żonę. Im mniej kochasz Chrystusa, tym się bardziej odsuwasz od żony. Czy to znaczy, że żona jest dla ciebie milsza? Nie. Tylko, że ty ją masz bardziej kochać. Im bardziej kochasz Chrystusa, tym bardziej kochasz męża. I tym jest trudniej wielokrotnie, ale go kocham, bo kocham Chrystusa. Bo najpierw miłość Boga, potem miłość człowieka. Czy przez to mąż staje się lepszy? Bardzo często jest jeszcze większym krzyżem. Im bardziej go przytulasz, tym większym krzyżem jest. Im więcej jestem jedno, tym momentami jest trudniej. I tego się nie da odwrócić. Tak wygląda życie i stąd jest to najważniejsze przykazanie, które Jezus mówi w parze od razu. Do Boga i do człowieka. Święty Augustyn podsumowuje to słowami kochaj i czyń, co chcesz. To są jego słowa na to pierwsze przykazanie, dewiza życiowa, kochaj i czyń, co chcesz. W momencie, kiedy masz uporządkowane miłość Boga i miłość człowieka, to wszystko inne będzie wam przydane. Wszystko inne będzie już wypełnione tą miłością. Można żyć w taki sposób, że nie kierujemy się tylko prawem, czy w ogóle o prawie nawet nie myślimy, ponieważ w momencie, kiedy wypełnieni jesteśmy miłością, to prawo się w tym wypełnia. Jezus podsumowuje dzisiejsze wyjaśnienie faryzeuszom. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Proszą go, powiedz, jakie jest najważniejsze przykazanie. Wybierz jedno z nich. A Jezus pokazuje,
na czym prawo i prorocy, na czym to wszystko polega, co jest fundamentem tego wszystkiego, o co w tym wszystkim chodzi, na tym zawisło całe prawo i prorocy. I to jest miłość Boga całym sobą i miłość bliźniego jak siebie samego, która wynika z miłości do Boga. Amen.